Cześć, tutaj Krzysiek. Chciałbym przedstawić grę Darksiders. Grę chyba wszyscy znają. Nie trzeba jej przedstawiać, ale chciałem pokazać kilka tutaj rzeczy. Chciałem też nagrać sobie gameplaya, wrócić do tej gry, w ogóle tej rozgrywki po latach. Mam nadzieję, że kogoś to zainteresuje, więc spróbujmy sobie uruchomić nową grę. Tu wahałem się nad poziomem trudności. Spróbuję na normalnym, ale jak będzie ok, to przełączę może na apokalipsę. Zobaczę, jakie w ogóle zainteresowanie będzie pod tym filmikiem. Zaczynamy. Since the dawn of time, the armies of heaven and hell have waged an endless war. Zaczynamy intrem. Drawn to the conflict was the Charred Council. An entity bound by ancient laws to preserve order and balance. It held that any great power, unchecked, threatened the very fabric of the universe. In time, heaven and hell came to honor the council and its laws, for none were beyond the swift and terrible justice of the council's enforcers. A fearsome brotherhood known as the Four Horsemen. Amid the turmoil, the first humans emerged. The council foretold that these weak but cunning creatures would someday be integral to the balance. Thus, a third kingdom was named, the Kingdom of Man. By order of the council, a truce was forged between heaven and hell. The great pact was bound by seven seals to be broken at the appointed time. When man's kingdom stood ready for the end war, a battle that would bring balance and determine the ultimate fate of the three kingdoms. No, świetna historia, znana wszystkim. Myślę, że wiele osób grało. Zaczynamy. Prawdziwy filmowy wstęp. Meteoryt zmierza w kierunku Ziemi. Breaking news. No, nie jest, coś się szykuje, tak. Wojsko ewakuuje ludność. O, i zaczyna się. Ale to nie meteoryt. Nie jest dobrze. Ogólnie a oto i wojna. No i wkraczamy do akcji. Gra w napadzie z Xboxa, podłączonym do... O, tak. Jeszcze samouczek jakiś pojawi.
O, tak. Pięknie. Dobra. O, zmieniamy się w siewcy chaosu. Pięknie. Tak, tak, tak. To jest taki wstęp też do gry. Ja tu jeszcze w opcjach zmienię, bo trochę to jest za głośno jednak, mimo wszystko. Nie będzie mnie w ogóle chyba słychać. O. Zmienimy to na takie ustawienia. Tak, teraz. To był wstęp do gry, a więc wojna razem z siłami. O, przemienimy się z powrotem. Wojna został sprowadzony na ziemię, gdzie zaczęła się apokalipsa. I teraz pytanie, nie wiemy, co się właściwie wydarzyło. O. Czy powiem tak, gra jest bardzo fajna, nawet teraz wygląda rewelacyjnie. Zobaczymy, jak to dalej. O. No, taki God of War na pecety. Czy dziwię się, że nie było takich gier więcej. Idziemy dalej. Mamy możliwość takiego, kiedy wcisnę. O, mamy możliwość. O, co tam się dzieje? Widzimy, że tam zmierzamy. No, tutaj są przeciwnicy też monstrualni czasami. Dobra, tutaj musimy. O. Dzień sądu. Dobra. No i tak, kolejni przeciwnicy. Dobra, dajemy radę. Zrobimy tutaj, o. O, nie udało się, nie zdążyłem. Jest jeszcze jeden. O. Tak. Pięknie, finishery. Z tego ta gra była znana właśnie. Dobra, na razie chyba nie chcę z nimi walczyć. Idziemy dalej. O, coś się dzieje, może coś się wyjaśni teraz. No, tracimy moc. Dobra, on na razie nas nie atakuje. Zobaczmy, co tutaj się wydarzy. No to chyba jeszcze nie koniec, co? Tak. Okej. Kierunek nam wskazuje strzałka tutaj, ale nie wiem, czy tu mamy. Nie, tu raczej nie. Tu raczej nie przejdziemy. Co tu się dzieje? Kto tam. A! Są wrogowie, dobra. No to chodźcie. O! Siły ciemności walczą z siłami niebios, ale to jest o wiele bardziej skomplikowane tutaj ten wątek. To nie jest tak. Tutaj raczej ludzkość jest pewnego rodzaju poligonem, a nie jakimś głównym. O, dobra. No i to jest kolejny samouczek. No, nauczymy zaraz się chodzić po takiej. No dobra. Tu jeszcze jacyś przeciwnicy, ale to nie jest. To nie jest jakoś wybitnie trudny przeciwnik. O, tak. Tak. Idziemy do góry.
Jesteśmy tutaj. O! Mamy też wskazówkę, co robić dalej. Idziemy. O! Nie zdążyłem go dopaść. O. Dobra, idziemy dalej. No i mamy kolejny. A, klinka tutaj pękła, powrotu nie ma, więc gra nam wskazuje ewidentnie, że musimy iść tutaj. O, mamy to. Aha, no, tu jakieś tutaj przeszkadzacze, ale... Tu nic nie ma ciekawego, idziemy dalej. No i znowu tak. No chodźcie, chodźcie. Znaczy jest kilka gier, które w tym stylu były robione. Natomiast ta chyba osiągnęła taki poziom rozwoju, który sprawił, że ta gra była bardzo fajna. Czyli nie wiem, czy nie zasłużyła na lepsze przyjęcie. Komercyjnie też mogła się na pewno lepiej sprzedać. Może by to uratowało firmę. O, tak, tak, tak. No, kończymy to. Jeszcze jeden. Chodź tutaj. Poszedł. Czyli to nam gra pokazała, że w niektórych lokacjach będziemy musieli pokonać wszystkich przeciwników, aby przejść dalej. To jest tutaj oczywiste. Dobra, mamy teraz tak. Tutaj idziemy dalej. Jesteśmy... O! I jedziemy dalej. Zobaczmy, czy tutaj... Tak, tu jest linka. O! Pięknie. I teraz nietypowo, chwilę będziemy mieć bossa, z którym już się teraz zmierzymy. To jest nietypowo jak na tego typu gry. Tutaj sobie jeszcze zrobię trochę porządków. Okej, tak, tak, tak. Tak, pokonany. Jeszcze jeden. Tutaj może wykorzystamy ciężarówkę. Nie trafiłem niestety. Chodź tutaj. O. Jeszcze jeden. A nie ma. Dobra. To idziemy dalej. A jest tutaj gdzieś jeszcze. Nie, to był meteoryt. Dobra, teraz tylko którędy. Nie, tutaj nie. Czyli tam. Także idźmy. O! I... O, tu jest właśnie, tak. O. Mamy bossa. Teraz. A coś się może w historii bardziej rozwinie. Walka się. I
i kroczymy. Impossible. Abaddon. What is this? Where are my brothers? This cannot be. A final seal. My lord! How did this happen? Coś poszło nie tak, w każdym bądź razie, na pewno. The seventh seal was not broken. O. Abaddon! What in heaven's name have you done? I answer the call. No tak, to musimy się tu zmierzyć teraz. Z tego zapamiętam, musimy tutaj mieć dostęp do samochodów. O! O, chodź tutaj. O! Teraz kiedy leży, Możemy go atakować. Lepiej teraz uciec mu z pola widzenia. Aj! Okej. Okay. On teraz tutaj będzie rzucał we mnie. O, tutaj próbuje. Nieźle. Dobra. A właśnie tutaj, rzuć samochodami. Rzuć samochodami. Nie ma, łatwo, chodź tutaj, chodź, chodź. O, rzuci coś, rzuci. Mamy to, mamy jakieś pojazdy. Masz, jeszcze jeden. Chodź tutaj. I znowu to samo. O, tutaj walka. Walczymy, nie dajemy się. Ajajaj, mogę mu skoczyć, nie zdążyłem. Chodź. Dobra, rzucisz czymś. Dobra, atakujesz. O, dobrze, pięknie. O! Mamy to? Tak, w oczko. Nie ma. O, ale jednak coś poszło nie tak. Tracimy moc. No tak, to był taki wstęp tylko do... Claims.
The seals were broken. I was summoned. Then where are the other horsemen? Were they not summoned as well? The seven seals are hidden, as they have been since the pact was forged eons ago. All of them intact. There was no call. You aided the Dark Ones, broke a sacred covenant that has doomed mankind, and threatened the balance. Do you deny it? When I rode, heaven and hell were already at war. Abaddon was there. He knew something. Abaddon fell, fighting off the chaos you unleashed. I fought powerless against the demons, and still you accuse me? Your defeat proves nothing. Likely the Destroyer cast you aside when he was finished with you. You have defiled the law, Horseman. You will be punished. I serve only the Council. Only the balance. As the Horsemen always have. Send me back. I will punish the ones responsible. How? What hope do you have against the Destroyer's armies? You are powerless. Then I will fail, and the demons will have carried out your sentence. Very well. You will return to the Earth. But you will be watched. Come forth. Remember that, or I will really get under your skin. Enough! Rise, war, and arm yourself. Zaczynamy. Zaczynamy teraz właściwą rozgrywkę. Pierwsze zadanie nasze. To musimy oczywiście odebrać miecz. Musimy odebrać miecz i wtedy zostaniemy z powrotem wysłani na ziemię. Mamy nasz miecz. Wrócimy na ziemię. Ktoś nas tutaj oszukał i wykorzystał. Mamy teraz możliwość dokonania zemsty. Wulkan ostrzy. Ok. Pierwsza moc gniewu. Dusze umarłych. No, będziemy gromadzić dusze, przeszukując wszystko. Mamy tutaj teraz tak, zdolności. Zaraz sobie tu przypiszemy coś. Zdolność gniewu. Ekwipunek na razie jest, nic ciekawego tu nie mamy. Także jest w porządku. Mamy wskazówkę, jak to użyć. O, ostrze gniewu, tak się to właśnie używa. I ruszamy w podróż. Dusze. Dusze objawiają się w trzech postaciach. Pieniędzy, zdrowia i gniewu. One nam po prostu uzupełniają albo życie, albo są źródłem, jakby funduszem, który możemy kupować za niego następne jakieś ulepszenia, lub gniew, który nam pozwala stosować specjalne zdolności. Seek the demon Fulgrim. Few can afford his services, but perhaps you can strike a bargain.
The Council confers with demons now, does it? Since the truce was broken, some demons have fallen from the Destroyer's favor. Volgrim is one such outcast. He has long sought an audience with us. How long have I been here? Tutaj już po konflikcie. Minęło wiele czasu, naprawdę długi okres. Looks like our trajectory was a little off. Not so fast, horseman. Let's lay down a few ground rules. Until this is over, you're a dog on a leash. I say bark, you bark. And if I have to kick you, you'd better not bare your teeth. Understand? Or should I teach you to play dead? Good boy. Hotel Serafinów. Mamy pierwsze zadanie. Tak jak mówiłem, to w menu podręcznym będziemy mogli zdobywać kolejne przedmioty, zdolności pasywne i kolejne czary. W zależności od tego, jak będziemy rozwijać nasze postaci, naszą broń. Dobra. O, dusze są również, znajdują się w przedmiotach, więc warto tutaj niszczyć otoczenie. Warto szukać nawet jakichś takich przedmiotów, które możemy zniszczyć. O, ponieważ zawsze tam jakieś dusze możemy znaleźć, a one się nam przydadzą później przy rozwoju postaci. Idziemy do góry. O. O. To jest zawsze coś. Praktycznie wszędzie coś może być. Jest to też jakiś taki rodzaj rozwoju postaci. O. O, pięknie. Pięknie. Idziemy dalej. O, tu samouczek oczywiście, no będąc w powietrzu, możemy wykonać podwójny skok. On przedłuża oczywiście. Ja tu staram się wszystko niszczyć, ponieważ każda dusza jedna, każdy... O, tak. Pięknie. Idziemy dalej. No i przeciwnicy. To jest typowe zombiaki przez przeszkadzacze, kiedy przeciwnika takiego standardowego złapie, to o, mogę sobie odblokować, mogę sobie życie przywrócić, więc jest co rodzaj taki zasobu. Ogólnie ratujemy świat, tutaj widać, że ludzkość została skażona, zmieniła się. Takie stwory jak zombie. Dobra. Tak, tak, tak. O. No i wiadomo, tworzą też oni
O, macie tutaj, o, może tak. To nie jest przeciwnik, który na nie stanowił jakieś wyzwanie, to jest raczej rodzaj takiej samouczka jeszcze w tej chwili. Ale tutaj sobie jeszcze postaram poniszczyć te przedmioty, żeby jak najwięcej... O! Jest przeciwnik już większego kalibru. On już wymaga... A! Nie udało się, dobra. Eksplozja, ale nam zniszczył. Już, spokojnie. Mamy tutaj rurę. Szybko przemieszczanie się. Rękawica wojny świeci w pobliżu obiektów, z którymi można wejść w interakcję. Okej. Dobra, spokojnie. Interakcja jest na pewno tutaj. O, tak. Winda poszła w dół. Dobra. O, jesteśmy wyżej. Mamy tu kolejnych przeciwników. I tu już taki większy. Większy przeciwnik. Oj, myślałem, że go tutaj... Mogę robić oczywiście uniki. I tu będzie za chwilę, bo to jest podobne oczywiście są rozwiązania jak w God of War'ach, znanym wszystkim na pewno z serii gier na konsole PlayStation. Finishery, kiedy osłabimy ostatecznie wroga, możemy uruchomić sekwencję. O, że tutaj... O, tutaj sobie trochę odnowię życia. O, spróbuję może użyć tych ostrzy. O! No, nie udało się, ponieważ zabiłem go po prostu strzałem jednym, więc... To sobie jeszcze odnowię życie trochę. O! Skrzynie, oczywiście, szukamy skrzyni, rozwijamy postać. I podobnie jak w God of War, tutaj również są zagadki logiczne. No, sekwencje walki przerywane są takimi zagadkami platformowymi. Okej, otwieramy. Życie uzupełniamy. Zobaczymy, czy tam coś jeszcze jest. Czy to jest to samo, tylko dookoła, tak. Przejdziemy sobie tędy. O! Przesuwanie obiektów. No oczywiście możemy przesuwać specjalnie oznaczone obiekty. To jest tutaj niezbędne, aby przejść dalej. W niektórych miejscach oczywiście musimy pewne segmenty poukładać. Idziemy dalej. W sumie tak zastanawiam się, czy mogłem poziom apokalipsy sobie wybrać. No ale to jest początek oczywiście, potem będzie trudniej. Na razie idzie bardzo dobrze. Aj, źle to przeliczyłem. Na szczęście upadki tutaj nie przeszkadzają w wojnie. Mamy to tutaj.
idziemy na kolejne piętro. A, albo i nie. Gdzie nas tutaj teraz? O, mamy taką planszę. Ale nie zrażajmy się. Proszę bardzo. O, trochę tutaj. Jeszcze więcej przeciwników. Proszę bardzo. O, jest i większy przeciwnik. Bardzo dobrze. Oj, tutaj mnie zaskoczył trochę. Na razie nie mam potrzeby, ale spróbuję go. Gdzie jest? Oj, tutaj mi trochę umknął. O, nieźle, nieźle, atakuje. Na razie to jest takie wyzwanie, abym też się nauczył tutaj, o, właśnie tutaj, korzystać z innych. O, już osłabiony i teraz finisher. Pięknie, pięknie. Koniec. I powinno być odblokowane już przejście dalej. Tak. Jest odblokowane. Także możemy ruszać dalej. Ja tutaj jeszcze trochę uwolnię dusz z tych przedmiotów. One mi się przydadzą później podczas handlu z demonem. Idziemy dalej. Tu już nie przejdziemy. Oczywiście w czasie gry zdobywamy później nowe przedmioty. Możemy kupować różne funkcje specjalne. Nie, nie ma. Jesteśmy już prawie na zewnątrz. O, mamy tutaj życie, chociaż w sumie wezmę go, ale nie jest tak mi do końca one potrzebne. Natomiast tutaj się już nie spodziewam wrócić. I mamy rozdroże. Czyli opuszczamy pierwszy budynek. How long was I gone? In Earth years? 100 lat. Long enough for the last of the mouth breathers to die off. Nie było nas 100 lat. The third kingdom is lost. Jest i demon. Volgrim. The council finally took me seriously. If so, you're surely not empty-handed. For this shall be the briefest of introductions. To są te dusze, które otrzymaliśmy od Rady. There were a few young ones. Spectacular. You seek the power behind the one called Destroyer. You will find the answers and the font of his power there. Zadanie następne. Oh, such haste to die. You aren't even a shadow of your former self. You wouldn't last a heartbeat.
Besides, the way to the tower is shrouded by demon magics. Even I do not know the way. Who does? Feed my hunger. And I'll feed your curiosity. Mamy zadanie oczywiście zebrać teraz 500 dusz dla Vulgruma, ale to już w następnym odcinku. Jeżeli się podobało i czy chcecie, żebym nagrywał następne odcinki, no to proszę o jakieś komentarze pod tym filmikiem. Zachęci mnie to do nagrywania, ale nie powiedziane, że nie wrzucę nawet tak od siebie. Tutaj nie liczę na jakąś oglądalność, ponieważ no, zdaję sobie sprawę, że jest wiele youtuberów, którzy nagrywają filmy, mają fajny sprzęt, fajne gry i jest ok, natomiast ja to robię trochę dla siebie, trochę dlatego, żeby mieć jakiś pretekst, żeby pograć w te gierki. Ale jeżeli ktoś tutaj się dobrze bawił, no to bardzo się cieszę z tego. Jeżeli kogoś zachęciłem do uruchomienia tej gry, to również. No to na razie tyle. Hej!